Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, druk nr 2990. Wysoki Sejmie, omawiany projekt dotyczy transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, nazywanej potocznie ICN+, mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich nowych uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia wynikających z niej regulacji do 4 lutego 2021 roku. Dzisiaj mamy 7 lutego 2023 roku, czyli termin ten upłynął 2 lata temu. W Polsce rządowe prace nad projektem implementującym dyrektywę, czyli dyskutowaną dzisiaj nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ślimaczyły się. Rada Ministrów zajęła się nim po raz pierwszy w październiku 2021 roku, podejmując decyzję o ponownym rozpatrzeniu po dodatkowych uzgodnieniach m.in. z ministrem sprawiedliwości. Uzgodnienia trwały, a czas mijał. We wrześniu 2022 roku zniecierpliwiona Komisja Europejska formalnie wezwała Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy ICN+, oczekując satysfakcjonującej odpowiedzi w terminie 2 miesięcy. Wysłała też sygnał, że sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. W efekcie rząd przyspieszył pracę, przyjmując w dniu 3 stycznia 2023 roku dyskutowany dzisiaj projekt ustawy. W dniu 31 stycznia 2023 roku, czyli tydzień temu, został on skierowany do Sejmu. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że pierwsze czytanie odbędzie się w dniu dzisiejszym. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tłumacząc się z ogromnych opóźnień, podkreślał wysoki poziom skomplikowania projektu i konieczność przeprowadzenia szeregu uzgodnień. Trudno z tym polemizować, wszak pełna wersja sejmowego druku liczy 643 strony. W tej sytuacji oczywistym wydaje się, że Sejm powinien dysponować wystarczająco długim czasem na przeanalizowanie i spokojne rozpatrzenie projektu, wysłuchanie ekspertów i zainteresowanych podmiotów. Jakość pracy parlamentu nie może obniżać się w efekcie rządowej ślamazarności. Jednym z ważniejszych zapisów omawianego projektu jest zwiększenie niezależności prezesa UOKiK poprzez wprowadzenie 5-letniej kadencji wraz z określeniem zamkniętego katalogu przesłanek, na podstawie których będzie on mógł być odwołany. Takie rozwiązanie obowiązywało już w polskim prawie antymonopolowym. Nie zauważyłem, aby spowodowało ono jakościową zmianę, ale zasadniczo nie jestem mu przeciwny. Kluczem jest jakość otoczenia zewnętrznego. Zgodnie z projektem nowy kadencyjny prezes ma być powoływany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Wysoka Izbo, w czasie, kiedy spółki Skarbu Państwa zostały opanowane przez następców Misiewicza, ponoć wybranych w konkursach, a minister Czarnek rozdaje willę podmiotom związanych z PiS, pewnie też w otwartym i konkurencyjnym trybie. Do takich rozwiązań trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Może okazać się, że powstaje kolejna przestrzeń do zagospodarowania w ramach handlu stanowiskami, szalejącej politycznej korupcji. Kadencja Sejmu kończy się. Myślę, że dobrym testem na czystość intencji rządu będzie zgoda na wprowadzenie tych rozwiązań po wyborach. Taką poprawkę przedstawimy w ramach dalszych prac parlamentarnych. Wysoki Sejmie, implementacja dyrektywy ICM Plus jest potrzebna uczciwym przedsiębiorcom, potrzebna jest także konsumentom, bo to oni są największymi beneficjentami wolnego, ale chronionego przez instytucje i prawa antymonopolowe rynku. Jest ona także poważnym zobowiązaniem wynikającym z uczestnictwa w europejskiej wspólnocie. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej stwierdzam, że omawiany projekt nadaje się do dalszych prac w sejmowej komisji. Wierzę, że bez zbędnego pośpiechu w trybie umożliwiającym rzetelną robotę. Dziękuję za uwagę.